Co to pan kadłubi? Kamienicy. To będziesz w telewizji amerykańskiej zaraz. Nie, to jest sobie zamigawać. Nie, proszę pana, to jak się parkuje do rozładowania, to trzeba chyba zapalić. To mam na wadze. No, nie mogę rady. No niech pan mi zapyta, 15 lat tu mieszkam, proszę pana, i ja mam problemy. Cześć. Tu sobie zobacz paczułeczkę, jak chcesz. Tak. Mnie pyta, dlaczego ja mam światło awaryjne. No i ja. Stanąłem do rozładowania. A co pan ma do rozładowania? Mówię ramy. Nie, proszę pana. Polski kodeks drogowy przewiduje światło awaryjne w wypadku awarii. Czy ma pan awarię? Tak, nie mogę wyjąć tej ramy. Marek też taki podniecony, niepowale tym wszystkim. Nie, on to przywiozę tutaj do kamery, niesamowity. No kamera jest dobra, naprawdę. Tak. Część tych dyskusji, jakie tu się toczą. Tak, żebyś ty był teraz mocny tydzień dyskusji. Tak? Wszystkie były kurde balans o sztuce. O szczęście, o ile kobiety siedziały, bo jak tu kobiety odchodziły, to nie było. A wczoraj było tylu kuzynów. No tak. Nawet dwóch przyleciało z tymi, tak, balonami. Tak się okazało, że jesteś ze zmorku kuzyny przez Macia. Co puszczał w balony? Toyota? No. Już mówisz? Tak. Do Kazimierza przyjeżdżam od kiedy pamiętam. Dzieciństwo w Szczecinie spędziłem, przyjeżdżałem tu na wakacje. Pamiętam te wakacje lat 60., 70. i potem już jako... dorosły człowiek z dziećmi, z całą rodziną. Maluję Kazimierz, nie tylko Kazimierz, ale tutaj właściwie prawdopodobnie są moje korzenie. Od zawsze, od kiedy pamiętam. Jako małe dziecko przychodziłem, to sobie szkicowałem. Potniesz tam w razie czego. Tak, oczywiście, tak. Na pewno. Czekaj, tak będzie widać. Może do Baty do galerii pójdę. A pójdę do Baty. Tak? Ale do galerii. No, do galerii, dobra. Do galerii. Nie ma sprawy. Jesteś Beatka na wizji. Proszę lody. Na wizji jesteś. Za moment będzie reszta. Ile to się? Ile płacę? 9. Chwila, moment. 99. Ale jesteście. Dlaczego świntuchy? W sumie nie jesteś o świntuchy, bo po prostu wiesz. Wpadłaś panu kamerzyście w oko, no i lubicie filmować. Już starczy, powiedz, może już starczy. No mówi, że już starczy. Serię mi to starczyli ludzie. Cześć.
fajnych wierszy dla dzieci. Ty wiesz co teraz jest? Ludzie by to kupili jak poszaleni, bo tak, tak śmiesznych rzeczy nie widziałem. Pomyślałem sobie o takim pytaniu, które tu padło. Dlaczego malarze przyjeżdżają i co tu takiego jest, że wciąga malarzy? Ja takiego pytania właściwie sobie nigdy nie zadawałem. Przyjeżdżałem tutaj po prostu. Nie miałem takiego problemu, żeby zapytać o to, dlaczego tutaj. Wydawało mi się zawsze tak oczywiste. Nie wiem, o swoim malarstwie to trudno mi mówić.